Państwa po nieco dłuższej przerwie. To nieustannie program Galaktyka Pomerania na żywo z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy. Magdalena Schodolska, Sandra Myszkowska, witamy po przerwie. Witamy bardzo serdecznie, a teraz jedna z ulubionych części tego programu, Szanowni Państwo, ponieważ będzie konkurs, na którym będziecie Państwo mogli wygrać wejściówki, a w zasadzie jedną wejściówkę, ale podwójną, do Teatru Polskiego. Naszym gościem jest pan Bartosz Wyszomirski, reżyser spektaklu Operacja Castro. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam. I od razu poprosimy może o pytanie konkursowe. Zdradzimy, że Państwo powinniście bardzo uważnie przysłuchiwać się naszej rozmowie, ponieważ może jakaś podpowiedź co do tego pytania konkursowego w nim padnie. Mam do Państwa pytanie. Ile zamachów przeprowadziła Centralna Agencja Wywiadowcza CIA na Fidela Castro? Dokładnie tak, Szanowni Państwo. Teraz prosimy odpowiedzi prosimy przesyłać na adres galaktyka@pomerania.tv. Pierwsza osoba, która wyśle poprawną odpowiedź, otrzyma wejściówkę właśnie na ten spektakl. A już teraz przechodzimy do rozmowy. Jak Państwo mogliście się zorientować i po tytule spektaklu, i o pytaniu, troszeczkę przeniesiemy się w klimat rewolucyjnej Kuby, a w zasadzie rozmawiać będziemy oczywiście o Fidelu Castro. Zamachów było co niemiara. Możemy się domyślać. Pan zdecydował się jedną z takich intryg szykowanych na Fidela Castro przedstawić u nas w Teatrze Polskim. Proszę powiedzieć, zanim pan zdecydował się wystawić tą sztukę, która wiemy, że była wystawiana między innymi na Broadwayu w 2001 roku i cieszyła się wtedy bardzo dużym zainteresowaniem, przełożyć ją na grunt polski, czy pan ją wcześniej gdzieś oglądał, czy pan ją wcześniej gdzieś widział? To znaczy widziałem fragmenty, nie miałem przyjemności oglądania tej sztuki na żywo, a wówczas, kiedy była prapremiera, nawet nie wiedziałem, że taka sztuka istnieje. Dobrze, że to powstało, dlatego że mamy do czynienia z dosyć absurdalną sytuacją. Brian Stewart napisał komedię sensacyjną o takim, powiedzmy, bardzo dużym zabarwieniu związanym z czarnym humorem, z taką sytuacją, bo to wszystko się dzieje w kwaterze głównej CIA. Spotyka się czterech facetów i oni planują dokonać zamachu na Fidela Castro i zdestabilizować ten reżim komunistyczny panujący na Kubie. I to się dzieje w 60 roku. Przed wyborami, kiedy Kennedy ma dojść do władzy, jeszcze nie wiadomo kto będzie, Kennedy stoi w walce przedwyborczej z Nixonem, no i czterech dżentelmenów spotyka się w kwaterze głównej CIA, żeby obrzucić się pomysłami na temat tego, jak odsunąć Castro od władzy i jak go po prostu zamordować. Bo to były różne pomysły z wybuchającymi cygarami, z podłożeniem muszli wybuchającej na trasie jego... Temat trochę jak do tragedii, a pan musiał to przedstawić jako komedię. To znaczy, to jest napisane jako komedia. Brian Stewart napisał komedię. To nie jest właśnie bardzo dobrze, to jest taka rzecz wolna od traumy. No bo jak wiadomo, można mówić o reżimie w kategoriach bardzo ciężkich i to są poważne rzeczy. Natomiast jeżeli się przyjrzymy trochę z innej perspektywy, no to wiadomo, każda rzecz objawia się dwojako. No i tak jest tutaj. No, jest śmieszno, tak można powiedzieć. To był łatwy temat do ugryzienia, gdy mówimy już tak kolokwialnie, czy raczej taki, który wymagał wielu, nie wiem, przemyśleń, wielu perspektyw, aby spojrzeć na ten problem, na ten temat z wielu stron, czy to był po prostu, no, taki łatwy temat do podjęcia? To znaczy, powiem tak, no trudno jest wejść w taką terminologiczną całą historię. Jeżeli się robi coś, co stoi blisko w takiej, jakby to powiedzieć, terminologii fachowej, CIA, wiadomo, to są ludzie, którzy zajmują się jakimiś takimi sprawami, które nie bardzo są przeznaczone na widok opinii publicznej, no to musieliśmy też trochę przestawić się na taki, pewien slang, którym oni się porozumiewają i tak dalej, i tak dalej. To się spotyka czterech facetów, którzy reprezentują, każdy z nich reprezentuje inny oddział CIA. Niby się znają, a tak naprawdę nie za bardzo się znają. No i w trakcie akcji, sztuki zaczynają się odsłaniać, w związku z tym rodzą się bardzo duże napięcia, awantury i komiczne sytuacje, co tu dużo mówić, ponieważ nasi bohaterowie są pod wpływem dużego stresu. Dwa miesiące temu zaczęliście Państwo pracować tutaj w Szczecinie nad tą sztuką. Proszę powiedzieć, Pan, kiedy tworzył ją, już musiał mieć zarys też osób i aktorów, którzy będą przyporządkowani poszczególnym postaciom. Jest Pan zadowolony z efektu? Jesteśmy przed premierą, więc musimy zapytać reżysera. To znaczy, ponieważ jesteśmy przed premierą, to jeszcze trochę wcześnie, żeby to jednoznacznie oceniać. Ale oczywiście wszystko jest zrobione w pełni świadomie i ta obsada, która została wybrana przeze mnie świadomie. Ale tak jak mówię, jesteśmy na kilka dni przed premierą.
Jak to się stało, że pan w ogóle zdecydował się podjąć ten temat? Czy pan w ogóle specjalizuje się właśnie w tego typu dramatach? To znaczy między innymi, no, dramaturgia współczesna nie jest mi obca i często mam z nią do czynienia. Ostatnio w Teatrze Polskim w Szczecinie pracowałem nad sztuką Oscar dla Emilii, to było latem. No i to też rzecz, która się z kolei dzieje w Los Angeles, rzecz współczesna, to z kolei no, temat zupełnie odmienny od Operacji Castro. Przyznam się szczerze, że takiej sztuki jak Operacja Castro nie robiłem, dlatego że no, to jest taka rzecz troszeczkę oparta gdzieś tam jedną nogą o politykę, ale to dobrze właśnie, bo myślę, że o takich rzeczach warto mówić. A ile jest polityki w tym spektaklu i czy pan coś tutaj zdecydował się zmieniać? To znaczy, to jest wszystko bardzo dobrze wyważone, ponieważ autor no, z pełną świadomością chce widza przede wszystkim wciągnąć w tę intrygę sensacyjną i w tę intrygę komiczną. Widz ma się na tym spektaklu dobrze bawić, co oczywiście też nie zmienia faktu, że ta sztuka opowiada przy okazji o pewnej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o czterech patriotach. Widzimy czterech bohaterów, ale to są również czterej patrioci, którzy kochają życie na służbie. I w tym też jest coś ciekawego. Może dlatego tak bardzo się przejmują całą sprawą. To nie jest tylko i wyłącznie przez nich zarabianie pieniędzy, to jest kwestia honoru i wykazania się. No w związku z tym stają w takie szranki, w taki wyścig, kto lepszy. Co wyzwala w nich niekoniecznie tam czasami pozytywne emocje. Sztuka pisana była po angielsku. Jak pan się wystawiana będzie rzecz jasna po polsku? Czy te scenariusze w jakiś sposób się między sobą różnią? Ile jest tam zapożyczeń? Nie. To jest przetłumaczone dosyć wiernie. To znaczy oczywiście pewne rzeczy, no, pewna terminologia musi być uproszczona i gdy tam padają jakieś fachowe nazwy, no to musieliśmy się posłużyć terminologią rodem z jakiejś fachowej tutaj sfery, powiedzmy sobie, militarnej na przykład, nie? która no, nam jest bliska, bo to często jest, to są często takie określenia idiomatyczne, których się wprost przetłumaczyć nie da. No właśnie, czy z te idiomy odpowiednio odbieramy, czy potrafimy się z nich śmiać? Myślę, że tak, no to już jest sprawa tłumacza, żeby to tak przełożył, żeby kontekst pozostał ten sam, a jakie to będzie słowo, to co ciekawe, no tytuł sztuki Operacja Castro nie jest dosłownie przetłumaczonym tytułem, bo tytuł oryginalny, gdyby go przetłumaczyć dosłownie, to jest Broda Castro. Nasi bohaterowie planują również wlanie do butów Fidelowi Castro trucizny, która spowoduje, że wypadnie mu broda i wtedy straci imidż i ludzie odwrócą się do niego i tak dalej, i tak dalej. Tam jest bardzo dużo absurdalnych pomysłów. Jak to jest podczas premiery? Czy reżyser patrzy, jaka jest reakcja publiki, te emocje, ta interakcja z widzem następuje, czy raczej no, staramy się jakoś tak dawkować, bo temat nie jest jednak prosty, choć będzie przedstawiony w sposób no, taki, który pobudzi nas do refleksji. Znaczy ja raz oglądam swoje spektakle, raz nie. Znaczy mowa o premierach. To zależy. To zależy od mojego, że tak powiem, stanu duchowego w danym momencie i napięcia nerwowego, bo wiadomo, że każda premiera jest stresem, ale to jest taki stres pozytywny. On powinien budować, on nie powinien paraliżować, tylko no, wiadomo, że różnica między teatrem a filmem polega na tym, że w filmie możemy zrobić kilka dubli, możemy scenę powtórzyć, możemy ją budować poprzez technikę montażu. W teatrze trzeba stworzyć pewną rzeczywistość, która musi mieć ciągłość swoją tu i teraz. Jest to w pewnym sensie wymiana energii z widownią, no i jeżeli robimy komedię, to dobrze by było, żeby ta komedia była komedią, to znaczy, żeby nas bawiła. Jerzy Sztur kiedyś powiedział, że komedia jest jak rafa, że jest najeżona samymi niebezpieczeństwami, no bo nie ma nic gorszego niż komedia, na której ludzie się nie śmieją, prawda? A proszę powiedzieć już tak bardziej może trochę prywatnie, czy zawsze jest tak, że widzowie, publiczność śmieją się w tych momentach, w których pan jako reżyser zakładał, że się będą śmiać? Czy w ogóle reżyser jest w stanie to przewidzieć, zaplanować, tak ułożyć, tak poskładać? To znaczy pewne rzeczy można przewidzieć, ale czasami dzieje się coś takiego, że trudno jest przewidzieć taki śmiech na odreagowanie, a ludzie bardzo często potrafią się zaśmiać w momencie, który trudno jest przewidzieć, ponieważ wcześniej wyzwoli się jakieś napięcie, którego do końca przewidzieć nie sposób. Wiadomo, że każdy spektakl jest grany tak samo. Niemniej jednak pewne niuanse potrafią doprowadzić temperaturę wyżej i wówczas dzieją się rzeczy no, często zupełnie, zupełnie nowe. I ten śmiech, ale to dobrze, no bo to najczęściej aktorów bardzo mocno niesie.
Proszę powiedzieć, kogo będziemy mogli zobaczyć w głównych rolach? Główne role są cztery, ale których aktorów Teatru Polskiego będziemy mogli zobaczyć? No, czwórka znakomitych moim zdaniem aktorów, czterech mężczyzn, pan Michał Janicki, pan Adam Zych, pan Krzysztof Bauman i pan Piotr Bumaj. Oni są wszyscy znani z szczecińskiej widowni. Michał Janicki to już bardzo, bardzo, tak więc myślę, że obsada jest doborowa. A jak się współpracuje panu z Teatrem Polskim? Wrócił pan. To jest moja czwarta współpraca. Przez 10 lat nie współpracowałem. Oscar dla Emilii, ta letnia premiera była moim powrotem do teatru Adama Łopatowicza. Pracuje mi się bardzo dobrze, no inaczej bym tu nie pracował. Tematy polityczne jeszcze mnie interesują, gdybyśmy mogli jeszcze podsumować, bo polityka niejednokrotnie pojawia się, czy to w filmach, czy w spektaklach, czy ta tematyka sprzyja i stwarza właśnie taką interakcję, dialog z widzem, bo jest to taki temat no, ponadczasowy, polityka dzieje się wokół nas. Czy to jest taka recepta na to, aby spektakl rzeczywiście pozwolił, abyśmy jakoś weszli w dialog z aktorami? Ta polityka jest jednak takim kluczem do sukcesu? Myślę, że tak, że to jest temat bardzo nośny i to zarówno w sferze dramatu, jak i właśnie komedii. No. No gdyby na przykład powstała komedia na temat polskiego Sejmu w tej chwili, prawda? Byłoby być zabawnie. Byłoby o czym mówić, myślę. A co do zamachów na Fidela Castro, no to w Stanach Zjednoczonych powstał film dokumentalny pod tytułem Killing Castro, który właśnie mówi o 638 zamachach dokonanych na niego od roku 59. Wszystkich zamachach oczywiście nieudanych. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, przypominamy o naszym konkursie. Pytanie padło w pierwszej części wywiadu. Czekamy na maile. Adres galaktyka@pomerania.tv. Kto pierwszy wyśle maila z prawidłową odpowiedzią na pytanie, które padło dzisiaj na początku naszego wywiadu, wygra podwójne zaproszenie do Teatru Polskiego właśnie na ten spektakl. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Bartosz Wyszomirski, reżyser spektaklu Operacja Castro był naszym gościem, a teraz, szanowni Państwo, krótki przerywnik i pozostajemy w tematyce kulturalnej. Tym razem będziemy rozmawiać o Muzeum Narodowych i o Narodowym i aktualnościach właśnie w tej instytucji. Państwo po przerwie, studio telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy, program Galaktyka Pomerania. Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan Paweł Kryzan, z którym będziemy rozmawiać, no właśnie, tym razem nie o regatach RPO, tym razem, ale również o sporcie. I nie o polityce. I nie o polityce. Tak, będzie to temat pod tytułem amatorski sport. Amatorski sport, który funkcjonuje, choć myślę, że bardzo często niezauważenie, ale jest i jest to bardzo duża część, można powiedzieć, pewnej kultury czy też życia społecznego. Gdy rozmawia się ze sportowcami, sportowcy stawiają tylko na profesjonalizm i dla nich liczy się tylko taki sport, który rzeczywiście jest traktowany serio. Gdy mówimy o amatorach, z tym sportem bywa różnie. Czy zatem amatorski sport to nie jest taki oksymoron? Czy jest w ogóle jakoś tak postrzegany jako rzeczywiście sport, czy amatorzy jednak gdzieś tam na szarym końcu? Znaczy, ja myślę, że no na pewno nie można porównywać profesjonalnego do amatorskiego. To jest rzecz nieporównywalna, są to dwie różne sprawy, chociaż w pewien sposób połączone, bo bardzo często sportowcy, którzy profesjonalnie uprawiali jakąś dyscyplinę, zaczynają nagle uprawiać amatorską po zakończeniu kariery. Ligi amatorskie przede wszystkim, one funkcjonują w zasadzie na całym świecie i w Polsce również. I bardzo często wiele osób nie ma świadomości, że amatorskie rozgrywki są naprawdę, naprawdę duże w różnych dziedzinach sportu. Szczególnie oczywiście chodzi o gry zespołowe, czyli piłka nożna, siatkówka, koszykówka.
A co my rozumiemy w ogóle pod pojęciem amatorskiego sportu? To ten sport, który powinien tak naprawdę każdy z nas uprawiać? Tak. Przede wszystkim sport, tutaj należy podkreślić, jak najwięcej się ruszać. To zresztą wszyscy opowiadają, i lekarze, i nawet osoby, które zajmują się psychologią, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. I ten ruch jest potrzebny. Ten amatorski sport, przede wszystkim te ligi sportowe amatorskie, one dodają taki element pod tytułem rywalizacja. To jest bardzo ważne, dlatego że kiedy ludzie się spotykają, żeby uprawiać jakiś sport, zawsze rywalizują i on zawsze bardziej zachęca. Dzisiaj przegraliśmy, ale jutro wygramy. Dzisiaj wygraliśmy i chcemy wygrać jeszcze raz. To jest automatyczne, to jest normalne i jak najbardziej pozytywne. A ten sport amatorski, który jest skupiony w różnych ligach, jest naprawdę bardzo duży. To wystarczy powiedzieć, że w Szczecinie funkcjonują na przykład dwie ligi amatorskie piłki nożnej i jest tam, proszę sobie wyobrazić, około 100 zespołów łącznie w Szczecinie. Tak samo jeżeli chodzi o siatkówkę i koszykówkę, jest to, no w siatkówce jest to około 40 zespołów, natomiast w koszykówce jest ponad 30, właśnie w minionym weekendzie były finały, gdzie wyłoniono zwycięzców tego sezonu, bo sezon w ligach amatorskich, w sporcie amatorskim zazwyczaj jest o połowę krótszy niż w sporcie zawodowym. Panie Pawle, a dlaczego uprawia się sport amatorski? Bo często jest tak, że sport zawodowy uprawia się między innymi dla pieniędzy. A czy w sporcie amatorskim możemy mówić o sponsorach, czy o w ogóle wynagrodzeniach, czy to jest raczej, no właśnie, forma samorozwoju? I tu dotknęła właśnie Pani najfajniejszej rzeczy w sporcie amatorskim. Nie można zarzucić amatorowi, że on coś robi dla pieniędzy. On to robi dla pasji, dla sportu. Dlatego, żeby się rozwijać, żeby poznawać nowych ludzi też. Natomiast przy sporcie zawodowym zawsze się niestety pojawia informacja, ma taki kontrakt, tyle trwa. Tyle pieniędzy. Tak jest, za chwilę odejdzie, nie odejdzie, tam mu zapłacą więcej. Tutaj nie ma, tutaj jest tylko i wyłącznie walka. Szczecinianie są zwolennikami amatorskiego sportu. Mam tutaj też na myśli dzieci. Mówimy o tym, aby aktywizować dzieci, aby dzieci uprawiały sporty. Czy możemy mówić tutaj o młodzieży, która się aktywizuje, jeżeli chodzi o sporty, sporty amatorskie, czy raczej rodzice zachęcają dzieci do tego, aby od razu stawiać na profesjonalizm? Na początku zawsze jest to sport taki amatorski, lekki. Kiedyś oglądałem jeden film, który mówił akurat o kibicach i tam mowa była o tym, że każde kibicowanie, każdy sport zaczyna się i kończy na rodzinnej trybunie, tam gdzie wszyscy przychodzą z dziećmi. Tu jest tak samo, dzieci zawsze zaczynają, oczywiście później mogą być z nich sportowcy. My tu mamy na przykład w Szczecinie kilka takich fajnych przypadków, kiedy sportowcy trafiali do amatorskiej ligi, a potem byli na tyle młodzi, że mogli zrobić profesjonalną karierę. Natomiast generalnie sport nie powinien być łączony tylko i wyłącznie z zawodem, tylko i wyłącznie z zarabianiem pieniędzy, a przede wszystkim z pasją, bo to jest, myślę, znacznie lepsze dla nas wszystkich. Natomiast oczywiście należy pamiętać o tym, że można zrobić jakąś tam, powiedzmy, karierę, można faktycznie, ale to jest też zastrzeżone do osób od któregoś wieku do któregoś wieku, prawda? Jak się już ma 30 kilka lat, 40, to już profesjonalnym sportowcem raczej nie można być, bo chyba się nie da rady. Mówiliśmy tu o aktywizacji dzieci, młodzieży, a osoby starsze, czy również aktywizują się, jeżeli chodzi o sporty amatorskie? Też rozmawialiśmy niedawno tutaj na naszych zielonych sofach o aktywizacji seniorów. Była taka akcja, aby aktywizować seniorów, nie tylko jeżeli chodzi o technologię, internet i komputer, ale przede wszystkim sport. Czy osoby starsze również w amatorskich ligach mogą próbować swoich sił? Oczywiście, tak, ja ostatnio dzieje. Czytałem wywiad z najstarszym piłkarzem, który zresztą całe życie był piłkarzem amatorem, ma 70, w tej chwili już 6 lat, bo to było w zeszłym roku, no i gra w jednej amatorskiej drużynie w Wielkiej Brytanii w piłkę nożną. Mówi, że jeszcze 2 lata temu grał 2 połowy, a teraz to już tak, żeby nie spowalniać, to gra tylko jedną, ale cały czas gra i uprawia ten sport od chyba tam 19 czy 18 roku życia, czyli już 50 kilka lat. W związku z tym naprawdę fajny przykład. Ja też miałem przyjemność grać z wieloma osobami, bo ja jestem z racji wzrostu jakby predysponowany do koszykówki i też miałem okazję grać z osobami, które były na przykład 2-krotnie ode mnie starsze. To jest bardzo przyjemne mieć kontakt z kimś, kto ma tą pasję przez tyle lat i chce uprawiać ten sport. Nietypowym rodzajem sportu jest też żeglarstwo. Proszę powiedzieć, jak ono się u nas rozwija?
Żeglarstwo oczywiście też, natomiast jest to troszeczkę inny sport, trochę inaczej, chociaż też tam należy rozgraniczyć na zawodowców i amatorów. Z tym, że nie da się tego porównać, on jest bliżej rekreacji, turystyki, prawda? Jest bardzo często żeglarstwo łączone, chociaż też jest sportem, są dyscypliny olimpijskie. Natomiast no tutaj Szczecin akurat ma naturalne predyspozycje, żeby się w tym kierunku rozwijać. Maxkosz.pl, zagrajmy razem w kosza. Tak jest. I jestem koszykarzem. Ja pamiętam, że moi koledzy z liceum często mi wypominali to, bo ze względu na wzrost zawsze byłem brany do drużyny koszykówki i to też jakoś mi zostało. Jestem faktycznie, tak mówię czasami o sobie, że jestem koszykarzem amatorem. Bardzo często właśnie gram. Staram się również grać w amatorskiej lidze ze zmiennym szczęściem, czy jakiś czas się zdarzają kontuzje, to o tym też trzeba pamiętać. Natomiast faktycznie, ja wiem mniej więcej o ligach, w zasadzie wszystkich, które funkcjonują, tak jak wymieniłem, te trzy podstawowe, ale też mamy w Szczecinie ligę amatorską ping-ponga, ligę squasha, jest naprawdę dosyć dużo tego. Natomiast ja osobiście prowadzę serwis internetowy, który się nazywa maxkosz.pl, ma takie ogniste logo, bym powiedział. Zachęcające wzrok. Tak, wzrokowo. Mam nadzieję. Ta strona jest związana z amatorską koszykówką przede wszystkim. Mam tam zebrane wszystkie amatorskie ligi koszykówki z całej Polski. Jest ich aktywnych w tej chwili 38 plus 8 takich uśpionych. No, amatorskie ligi zależą tylko i wyłącznie od sponsorów. Czasami mają pieniądze, a czasami się zdarza, że jest gorzej. Oczywiście też amatorzy sami płacą za te występy, ale jest to około 40 lig w całej Polsce funkcjonujących cały czas. Czy koszykówka jest sportem popularnym, takim, gdzie rzeczywiście dzieci są zapisywane na treningi? Bo ciągle mówi się tylko i wyłącznie o piłce nożnej, czy przegrywamy, wygrywamy, tylko piłka nożna jest zawsze na świeczniku. A co jest z tą koszykówką w Szczecinie? Czy na przykład wśród dzieci, młodzieży zauważa Pan taką miłość, pasję, jako że sam jest Pan koszykarzem, do kosza? Czy jednak gdzieś zawsze ze względu na to, że tata ogląda mecze, gdzieś zawsze będzie ta piłka nożna na pierwszym miejscu? Znaczy, piłka nożna jest, ktoś powiedział kiedyś, że narodowym sportem i mamy mniej więcej 38 milionów trenerów, którzy doskonale wiedzą, jak powinno się ustawić tą drużynę narodową, że powinna wygrywać i z tym też należy się do tego przyzwyczaić, że piłka nożna jest tym głównym sportem w ogóle, nie tylko zespołowym. Natomiast jeżeli chodzi o sporty zespołowe, to zazwyczaj się mówi o tym, że są jakby trzy podstawowe, czyli piłka nożna, potem jest w Polsce siatkówka, koszykówka, piłka ręczna. I ta koszykówka faktycznie ma taki status, można powiedzieć, trzeciej dyscypliny. Dosyć dużo uprawia. Ja myślę, że w tej chwili jakby samych koszykarzy, tak zwanych amatorów, którzy uprawiają tą grę sporadycznie, co jakiś tam sezon grają w amatorskiej lidze bądź na jakichś turniejach, myślę, że jest to około 1000 osób na pewno w Szczecinie samym. W Polsce tych zawodników, sądzę, jest kilkadziesiąt tysięcy, natomiast regularnie gra kilkaset osób, jest to 30 parę, 40 drużyn po mniej więcej 10 osób, to jest taka grupa ludzi, którzy grają regularnie, czyli mniej więcej co drugi weekend grają w kosza i to jest mniej więcej taka siła. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, no zawsze jest więcej tych osób i to nie podlega jakby dyskusji. A za co kocha Pan koszykówkę? Na czym polega fenomen koszykówki? Na jej szybkości. To jest bardzo szybki dynamika. Sport. Nie ma możliwości, żeby stać w miejscu. W przypadku na przykład siatkówki, która jest też wspaniałym sportem, tu chcę od razu powiedzieć. No, zawsze można sobie sport. Stanąć, powiedzieć i odbijać, prawda? Jeżeli ten przeciwnik również tak jest skłonny, żeby w to pole dopadać, prawda? W piłce nożnej jest też możliwość dużych, długich wykopów i jak ktoś się dobrze przymierzy, to z połowy boiska trafi w bramkę. Natomiast trafienie z połowy boiska do kosza należy naprawdę do rzadkości, dlatego zawsze trzeba przemierzyć ten dystans i ona jest bardzo dynamicznym sportem, szczególnie taka forma jak streetball, gdzie się gra 3-3, jest to bardzo dynamiczny sport i myślę, że to o to chodzi. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu, a Państwa zapraszamy do tego, by interesować się amatorskimi sportami, bo chyba każdy z nas powinien uprawiać sport, czy zawodowo, czy amatorsko, tym bardziej. Maxkosz.pl, Szanowni Państwo, Paweł Kryzan był dzisiaj naszym gościem, serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. A teraz krótki przerywnik i zmieniamy temat.
Państwa, po krótkiej przerwie jest z nami pani Dorota Obalek z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Co pani dzisiaj przyniosła do naszego studia? Ja dzisiaj przyniosłam bursztynowego misia, dla którego szukamy imienia. Tak trudno znaleźć imię, czy po prostu liczymy na kreatywność i pomysłowość dzieciaków? Ja może powiem tak, to jest kopia, ja tutaj, bo nie mogłabym przynieść prawdziwego misia, który jest misiem z epoki kamienia, więc absolutnie nikt go nie wypuszcza z muzeum, ze szklanej gablotki, ale ogłosiliśmy niedawno konkurs, który trwa do 15 lutego i jest to konkurs dla przedszkolaków i dla dzieci klas pierwszych na imię dla tego misia, ponieważ ten miś ciągle jeszcze nie ma imienia, pomimo tego, że jest już dosyć dużym misiem, wiekowo oczywiście. Co to za figurka, jeżeli moglibyśmy przybliżyć historię w ogóle pojawienia się jej i kto ją odkrył i jak to się stało, że znalazła się w muzeum? Już mówię, o tym misiu mówi się, że to jest taka figurka przynosząca szczęście. On został odkryty pod koniec XVIII wieku, gdzieś w okolicach Słupska robiono wykopaliska torfu i przez przypadek tam go wykopano. On przyjechał do Szczecina, tutaj jeszcze przed wojną był w muzeum, natomiast po wojnie pojawił się w Słupsku i niedawno z powrotem wrócił do Szczecina. Z czego on jest wykonany? On w ogóle jest ciężki, czy mogę zobaczyć? To znaczy, to jest kopia, ale oryginał jest wykonany z bursztynu. Oryginalnego to jest po prostu jeden kawałek, nawet jest tam taka dziurka, w którym kiedyś była gałązka, kiedy jeszcze bursztyn zastygał. Ale też jest dobra informacja, niedługo Państwo będziecie organizowali ferie zimowe dla dzieci, więc może wtedy pojawi się więcej odpowiedzi. Tak, oczywiście. Myślę, że teraz to jest w ogóle bardzo taki sprzyjający czas, zwłaszcza dla dzieci, dlatego że do muzeum w okresie ferii mamy wstęp wolny, więc można sobie przyjść o dowolnej studenci porze. Też. Tak, oczywiście wszyscy ci, którzy się uczą, mogą do nas wpaść i spędzić dowolną liczbę czasu w muzeum. Także zapraszamy. Ja jeszcze może tylko powiem, że czekamy na kartki, ponieważ właśnie, to też co trzeba zrobić? No właśnie, trzeba samemu zrobić kartkę. Z jednej strony czekamy na wizerunek misia, natomiast z drugiej strony na propozycję imienia dla tego bursztynowego niedźwiadka. Serdecznie Państwa zapraszamy do tego, by wziąć udział w konkursie organizowanym przez Muzeum jeszcze Narodowe. Powiedzmy, pani Dorota Obalek. Dokładnie. Jeszcze jedno pytanie. Tak, dla kogo jest ten konkurs organizowany? Już powiem. Bo my nie możemy, jesteśmy za stare. Niestety tak. Zapraszamy do konkursu przede wszystkim przedszkolaki i dzieci chodzące do klas 1-3. Zapraszamy. Pani Dorota Obalek, Muzeum Narodowe w Szczecinie. Dziękuję a my liczymy bardzo na kreatywność i pomysłowość dzieci, przedszkolaków. Drodzy Państwo, teraz krótka przerwa i wracamy z kolejnym gościem. Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Pani Alicja Jankowska do nas zawitała. Nasza psychoterapeutka. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani Alicjo. Dzisiaj będziemy rozmawiać jak zwykle o temacie ważnym, już go zapowiedzieliśmy dla Państwa w pierwszej części programu, czyli o relacjach w rodzinie, o relacjach między mężem i żoną i o tym, jak te relacje później przekładają się na dziecko. Proszę Państwa, to są bardzo ważne relacje, dlatego że dziecko od urodzenia przebywa najpierw w środowisku z mamą i z tatą i to jest najważniejsze to środowisko i wtedy, kiedy mama i tata są wspaniałymi ludźmi, szanującymi siebie, dziecko otrzymuje posag. Posag, który później będzie procentował całe życie, ponieważ wtedy ono musi się nauczyć kontaktów z ludźmi. Dziewczynki muszą się nauczyć kontaktów z mężczyznami,
a chłopcy muszą się nauczyć kontaktów z kobietami, bo kobiety reprezentuje mama, a wszystkich mężczyzn reprezentuje tata. Ponadto dzieci w rodzinie przechodzą trening czystości, wychowawczy, uczą się zasad, uczą się poruszania pomiędzy ludźmi. To jest wszystko bardzo ważne. Jeżeli zabraknie tego, to później takim ludziom jest bardzo trudno żyć. Muszą się uczyć. Czasami moje klientki, klienci mówią, ja dopiero tu u pani się uczę pewnych zasad, ponieważ nie wychowali się w domu rodzinnym i wtedy jest bardzo trudno. Poza tym w tych relacjach też uczymy się języka. Proszę zobaczyć, jak język w tej chwili, jak nie wiem, w którą stronę ewoluuje, bo zrobił się bardzo wulgarny, ale to też dlatego, że właśnie w domach zaczynamy do siebie mówić wulgarnym językiem. Dziecko to chwyta, dziecko jest jak gąbka, jak magnes, który przyciąga wszystkie zachowania rodziców, więc mówi się w terapii, że jeżeli dzieci chorują, mają problemy w szkole czy problemy zdrowotne, to należy leczyć rodziców. Właśnie należy leczyć tą relację pomiędzy mamą i tatą. Ale właśnie, nie zawsze jest tak, że te relacje są dobre między rodzicami. Czasami dochodzi do zdrad, czasami wiele par staje przed dylematem. Czy zostać razem na siłę dla dobra dziecka, dlatego by dziecko miało ten wzór taty i mamy, mimo tego, że rodzice nie rozumieją się ze sobą? To bywa różnie. Znam przypadki takie, że rodzice nie rozwodzą się właśnie dla dzieci i to daje dobre rezultaty, bo oni wtedy, nawet jeżeli się nie zgadzają, nawet wtedy, kiedy nie są blisko siebie, to zważają na ten kontakt między sobą, to zważają na słowa, zważają na gesty, pokazują szacunek dzieciom i to zawsze dobrze wpływa na dziecko. Właśnie szacunek mamy do taty i taty do ojca. No ale co jeżeli małżonkowie, teraz spójrzmy na relacje małżonków, jeżeli są ze sobą nieszczęśliwi, jeżeli na przykład się zdradzają? No to może na inne spotkanie omówimy ten temat. Ja bym wolała się zatrzymać właśnie na tych relacjach, które dają wyposażenie dziecku, które kształtują jego osobowość, które kształtują jego dobrą samoocenę, bo to potem w życiu jest najbardziej ważne, to, żeby wierzyć w siebie, a w tym pomaga tata, który mówi, synu, jestem dumny z siebie, a znam przypadki, że syn na przykład broni doktorat, dostaje nagrodę ministra, a tata wzrusza ramionami i mówi, tak się nie znasz. No i co wtedy? To jest właśnie wtedy ból. Tracimy wtedy pewność siebie. Tak, wtedy jest cierpienie i wtedy jest taka niechęć do dalszej pracy. Wtedy jest też takie opadnięcie emocji, energii i wtedy jest to niekorzystne. Mama również krytykuje na przykład wszystkie koleżanki syna, tak? I on potem nie wie, kogo ma wybrać, bo ciągle się mamie nie podoba. No znam różne przypadki, o których można mówić, ale ta relacja w rodzinie jest najistotniejszą relacją w naszym życiu, bo później idziemy do pracy jako dorośli ludzie i tam jest na przykład szefową kobieta, a mieliśmy zły kontakt z mamą, od razu jest konflikt, bo robimy przeniesienie i to przeniesienie funkcjonuje bardzo długo. Czy idąc dalej, gdy dzieci już dorastają, zakładają swoje rodziny, czerpią z tego, co zaznały w domu, z tego, jak wyglądały relacje mamy z tatą i często bywa tak, że również tworzą takie związki, niejednokrotnie toksyczne, niejednokrotnie dosyć kłótliwe, bo po prostu to widziały, będąc dziećmi i zdarza się tak, że już zakładając swoje rodziny, rzeczywiście wplątują się. Przenoszą to. Tak, oczywiście. Bardzo trudno jest wyjść z takiego schematu, bo to jest schemat, który się zapisuje najwcześniej w mózgu dziecka i później z tego schematu wyjście jest bardzo utrudnione. Trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby ten schemat przełamać. Znacie na pewno swoje koleżanki albo kolegów, którzy mówią, nie będę tak postępować na przykład jak moja matka, albo nie będę postępował tak jak mój ojciec, albo stworzę sobie zupełnie inny dom niż miałam u swoich rodziców. To jest właśnie to, że to się wdrukowuje nie tylko
układ nerwowy, nie tylko w ciało, ale w mózg się wdrukowuje i to jest silne bardzo. A czy jesteśmy w stanie już jako dorośli ludzie jakoś przełamać ten schemat, jakoś zerwać z tym wzorem, który widzieliśmy będąc dziećmi, który już rzeczywiście zawitał też w naszym domu już jako dorosłych ludzi? Czy jesteśmy w stanie jakoś zerwać z tą przeszłością? Tak, jesteśmy. Jesteśmy. Z tym, że jest to długotrwałe i bolesne, ale musi być ogromna determinacja. Chcę inaczej. I wtedy się szuka innych wzorców. To się nazywa, że szukam osoby wiodącej. Już małe dzieci szukają takiej osoby wiodącej, która im imponuje. Czasami to są aktorzy, czasami to są naukowcy, czasami to są wojskowi. Różnie, dziadkowie czasami. I wtedy naśladujemy te osoby i wtedy właśnie świadomie możemy zerwać z tym schematem, który jest toksyczny, który jest niedobry, po prostu chory. A czy osoby, które będąc dziećmi, które nie były chwalone, które nie były doceniane przez rodziców, tak jak ten wspomniany tata, który macha ręką, gdy syn broni doktorat, czy jesteśmy w stanie jakoś wypracować w sobie tę przebojowość, tę umiejętność pochwalenia samego siebie, gdy rodzice zawodzili, gdy byliśmy dziećmi, czy jednak będzie się to za nami ciągnęło już? W jakimś sensie będzie się ciągnęło. Możemy wykonać pewne ruchy, możemy jakby dać sobie szansę, ale generalnie w trudnych sytuacjach będziemy zawsze zachowawczo podchodzili do tego. No ale jeżeli ta praca nie będzie przerwana, będzie stale, to kiedyś tam uwolnimy się od tych schematów. Życzę każdemu takiej postawy. Czyli trzeba znaleźć sobie wzorzec, trzeba tak. sobie znaleźć osobę wiodącą i starać się postępować no, w taki sposób jak ona, jeżeli chcemy z tym dzieciństwem zerwać, ale tak. nie zawsze. Chcemy właśnie, tak jak pani mówi, chcemy to zrobić, chcemy zmienić swoje życie, siebie, chcemy. A czy powinniśmy już jako tacy doroślejsi, takie doroślejsze dzieci, młodzież, która być może teraz nas ogląda, która wie, że rodzice no, nie doceniają, nie potrafią pochwalić, być może rodzice też tego nie potrafią robić, bo dziadkowie tego tak. nie robili. Czy taki młody człowiek powinien zwrócić uwagę mamie, tacie, czy jednak no, już skoro mama i tata tacy są, to jednak nie powinniśmy ich zmieniać? Czy to jest potrzebne, takie wyjście? Do rodzica, młodzież, taka nastoletnia w okresie dojrzewania ma bardzo trudne życie, naprawdę, bo po raz pierwszy widzi, bo do pewnego okresu rodzic jest mityczny, rodzic jest nie do uchwycenia, nie do ugryzienia, nie można, dziecko wierzy w każde słowo, nawet jeżeli rodzic nie ma racji, to dziecko myśli sobie, ja jestem nie okej, a on jest okej. Ale kiedy się ma naście lat, kiedy jest się w okresie dojrzewania, to zauważa się, że rodzice kłamią, oszukują, że rodzice między sobą są nie w porządku. Dziecko to zauważa, ale nie umie, nie jest w stanie powiedzieć spokojnie, to mi się nie podoba. I albo ucieka w głąb siebie, dochodzi często nawet do tendencji samobójczych, albo ucieka z domu, albo zamyka się, albo robi awantury. I wtedy rodzice mówią, ono pyskuje. Nie, ono nie pyskuje, ono po prostu wyraża swoje emocje w taki sposób, w jaki umie i w jaki się nauczyło. Często jest też tak, że wstydzimy się nawet rozmawiać ze swoimi dziećmi, wstydzimy się powiedzieć im, że je kochamy. Dorosłym osobom powinni rodzice to powtarzać i na odwrót? Oczywiście, że tak, bo każdy człowiek przychodzi na świat z potrzebą kochania. To jest wdrukowane jakby w nas. Bardzo potrzebujemy miłości, bardzo potrzebujemy, ta miłość daje poczucie bezpieczeństwa. Ta miłość nas stwarza, ta miłość daje dobrą samoocenę, ta miłość daje dobrą relację z ludźmi, więc jest potrzebna i konieczna. I jeżeli dziecko nie dostaje tego ciepła i serdeczności w dzieciństwie, to później mu jest bardzo trudno i czasami żona mówi, no dobry mąż tylko nie przytula, nie mówi, że kocham, że kocha
i tak dalej. Boimy się dojść do dziecka, przytulić, więc to wszystko jest takie, w tej chwili jest dużo łatwiej, bo jest bardzo dużo różnych książek, dużo różnych treningów, ludzi, którzy pomagają, wspomagają, także można się różnych rzeczy nauczyć, ale na pewno należy zacząć od takiego szacunku dla siebie, w tej parze mąż, żona, tata, mama, nawet jeżeli się rozchodzimy, to nie, mama nie może mówić źle o tacie albo zabraniać dziecku kontaktów z ojcem, a ojciec nie może mówić źle o mamie i też nie zabraniać kontaktów z mamą, bo dziecku do prawidłowego rozwoju potrzebna jest mama i potrzebny jest tata, bo to są dwie energie wzajemnie wykluczające się, które budują coś budują i wtedy jeżeli brakuje jednej z tych energii powstaje deficyt, który się ciągnie przez całe życie i powtarzamy go i też mamy takie tendencje do rozwodów, do zdrad, do różnych innych niefajnych rzeczy. No i nie powinniśmy angażować dzieci we wszelkiego rodzaju awantury. O tak, ale proszę Państwa, nawet wtedy, kiedy kłócimy się za ścianą, a dzieci są w jednym, w drugim pokoju, to dzieci czują energię. Ja nie chcę opowiadać drastycznych przypadków, które temu towarzyszą, bo jeżeli jest wysoki diapazon głosu, jeżeli ojciec i matka krzyczą, wyzywają się, to dziecko czuje tą wibrację. Ono wie, że coś jest nie w porządku, a kocha rodziców jednakowo. Kocha rodziców do głębi swojej duszy i serca. Bardzo serdecznie dziękujemy za porcję jak zwykle praktycznych rad pani Alicja Jankowska, nasza psychoterapeutka. Temat dający sporo do myślenia. Myślenie sporo do myślenia chyba dla każdego z nas. Dziękuję bardzo. Dziękujemy spotykamy serdecznie. Się z panią Alicją już za tydzień, w przyszły poniedziałek, a my z państwem spotykamy się powtórnie już za 15 minut po serwisie informacyjnym. Do zobaczenia.